Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiejsze słowo, którym się modlę, to moce. Herod, patrząc na Jezusa, myślał, że z martwych powstał Jan Chrzciciel i moce cudotwórcze w nim działają. I bardzo jakoś korespondowała ta moja modlitwa dzisiejsza z wczorajszą, gdzie pytaliśmy, skąd mamy ten dar czy talent, czy tę umiejętność, czy ona jest od Ducha Świętego, czy tylko jest jakimś naszym pragnieniem, marzeniem z wielką siłą mozolnie rozwijaną, ale nie przynoszącą dużych owoców. Tak samo dzisiaj te moce, o których mówi Herod, kojarzą mi się właśnie z tym, co nie pochodzi od Pana. To, co pochodzi od Pana, to moc. Moc pisana, moglibyśmy powiedzieć, tak przyjmijmy dzisiaj, z wielkiej litery, która jest mocą Ducha Świętego. Moc, która płynie z serca Jezusa. Moc, która została nam udzielona w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus stanął pośród apostołów i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. I po tych słowach tchnął na nich. Tchnął moc, konkretną moc Ducha Świętego, trzeciej osoby boskiej, i tę moc nam dał, abyśmy mogli czynić sobie ziemię poddaną, żebyśmy mogli rozwijać swoje dary i talenty i służyć nimi innym i Panu Bogu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj też popatrzyli na taką przestrzeń, w której działają w nas, w cudzysłowie, moce, pisane oczywiście przez małe m, w liczbie mnogiej, moce, które nie są mocą od Ducha Świętego, tylko tym, co czerpiemy z innych źródeł, a niekoniecznie jest właśnie mocą z wysoka. To mogą być różne rzeczy, to mogą być jakieś nasze egoistyczne zapędy, to mogą być nasze jakieś pragnienia, to mogą być inne osoby, to mogą być, nie daj Boże, jakieś rzeczy związane z okultyzmem czy grzechami przeciwko pierwszemu przykazaniu. To jest wszystko to, co nie pochodzi od Pana, a co w krótkiej dość perspektywie i zupełnym złudzeniu daje nam jakąś siłę. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy na tej modlitwie odkryli tę jedną, jedyną moc, która płynie z serca Jezusa, którym jest Duch Święty, i odrzucili od siebie też wszystkie te moce, które nie pochodzą od Niego. Niech to błogosławieństwo nam pomoże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.